Odsłaniamy pierwszy filar, na którym stoi stabilnie Neuroklub i jest to baza wiedzy. Przez kilka lat trwania Neuroklubu udało nam się, znaczy udało nam się, po prostu plany takie były, więc zrobiliśmy, stworzyliśmy olbrzymią masę treści dla Was. Są to szkolenia online, są to webinary, są to live'y. Naprawdę zrobiła się tego pokaźna ilość, gdzie ewidentnie każdy znajdzie coś dla siebie. Jak to wygląda z perspektywy waszej? No i też moje, bo ja też oczywiście część tych materiałów oglądam, bo nie wszystkie tworzę. Tworzę tego sporo osób, tworzyło to sporo osób, którzy oczywiście dalej będą dla Was treści tworzyli. I jakbym chciał je, te osoby wymienić teraz po prostu z pamięci, to byłoby mi naprawdę trudno, bo jest tutaj dużo specjalistów, tak naprawdę z różnych dziedzin: fizjoterapia, terapia manualna, osteopatia. E jakaś praca trzewna, e, dietetyka, e, medycyna chińska, e, trening medyczny, czy jakiś personalny, e, kinezjologiczne rzeczy. Naprawdę jest tego dużo, jeśli chodzi o pracę z ciałem, pracę z ludźmi, to jest to bardzo holistyczne. I ewidentnie znajdziecie coś dla siebie. Dobra, jak to wygląda technicznie? Yy, jesteście klubowiczami, więc macie konto na naszej platformie, logujcie się naszą platformę i tam po prostu macie panel kursanta, gdzie wchodzicie i na dzień dobry macie wypunktowane wszystko alfabetycznie. Co tutaj w ogóle jest z takich dużych rzeczy, bo tu nie ma wszystkiego, po prostu duże rzeczy, duże webinary, duże kursy online'owe i przechodzimy sobie. Człowiek od środka, badania laboratoryjne, fundamenty ruchu, Integracja przepon, klatka piersiowa, konflikt udowopanewkowy, kręgosłup szyjny. Tu oczywiście neuroklub za, za chwilę do niego dołączymy, ale dalej. Bark, kolano, kręgosłup, e, neurotysyka bóla głowy, psychymonologia. Zobaczcie, ja sobie idę i jest tego sporo. Tutaj, jakbyście chcieli wbić do Neuroclub na przykład na 3 miesiące to wszystko zrobić, jest to, jest to niewykonalne. Nie da się tego zrobić. Tu trzeba rzeczywiście zaplanować sobie i my też będziemy chcieli dla Was zrobić teraz pewnego rodzaju ścieżki rozwoju. Czyli od czego warto zacząć, jak jesteście na początku, e, o czego warto zacząć, jak Was interesują tematy na przykład kinezologiczne, e, psychosomatyczne i tak dalej. Będą takie ścieżki, gdzie możecie sobie rzeczywiście to zrobić, ale oczywiście można wejść i zrobić sobie na przykład, nie wiem, wielki kurs neurokręgosłup. Klikam w neurokręgosłup i co tu w ogóle jest? Zobaczcie, tutaj macie podział na Macie podał na moduły, i tych modułów tutaj macie. Patrzcie, w ogóle jak tego jest 12 modułów. Olbrzymia ilość wiedzy, która w każdym przypadku, jeśli chodzi o kurs najnowy kończy się egzaminem i dostaniecie certyfikat. Każdy kurs, czyli jesteście tak naprawdę pełnoprawnymi uczestnikami każdego ze szkoleń. Więc jeżeli zamierzacie w przyszłości zrobić tych szkoleń, u nas co najmniej dwa warto być neuroklubowiczem. Dobra. I teraz tak, jak odpalimy sobie e, po prostu zakładkę Neuroklub, bo tu, oczywiście tutaj macie kursy online'owe i webinary, ale klikam sobie w zakładkę Neuroklub i co tutaj się w ogóle dzieje? Tutaj w tym Neuroklubie mamy po pierwsze na pulpicie, no i oczywiście kilka rzeczy na start, żeby się nie pogubić. Możecie oczywiście skorzystać z wyszukiwalki materiałów, gdzie wstukacie jakąś frazę i Wam wyrzuci jakiś materiał. E, nowe materiały, nadchodzące materiały, Twoje szkolenia, czyli znowu przypominajka, że macie dostęp do wszystkich szkoleń online'owych. I też oczywiście w panelu e, macie znaczone, ile tego kursu przerobiliście aktualnie, tak jaki procent tego kursu. Czy jest zakończony, czy jest niezakończony. Zakończony oznacza to, że obejrzeliście i zdaliście egzamin, i pewnie w domu już macie certyfikat, który możecie sobie wydrukować. Bardzo ładny, estetyczny zresztą. I tutaj, oczywiście, po pierwsze, tak, comiesięczne materiały klubowe. Był taki moment w Neuroclubie, że robiliśmy comiesięczne klubowe webinary, i tych webinarów, słuchajcie, jest dużo. One pogrupowane są znowu alfabetycznie. O, piękny w ogóle materiał. ABC w pracy z pacjentem. Terapia na żywo. Tu jest też sporo case'ów. Sporo case'ów z pacjentami, które mają realne problemy. Jak widzicie, tutaj pojawia się moje nazwisko, Michał Dzierzgwy, koleś od integracji strukturalnej, Gabriela Kiepal, dietetyczka, bardzo fajna dziewczyna, serdecznie polecam, specjalistka z Charkowa, Maciej Duczyński oczywiście, Iryna Szewczuk, nasza pani od urogineko Z nią też znajdziecie materiały, Marek Kuś, mega specjalista, jeśli chodzi o trening medyczny, Katarzyna Bremańska, Maciej Duczyński, Katarzyna też urogineko. I zobaczcie, różne nazwiska tu się przewijają. Można sobie zerknąć. Marcin Zarzębowski, oczywiście blizna, terapia narzędziowa i medycyna chińska. I jest tego tutaj dużo. Barbara Parol, specjalistka nasza od tematów ortopedycznych. Ardo Przewara, znowu fajny specjalista ruchowy. I jest tego sporo. 42 duże webinary, przynajmniej godzina wiedzy. W każdym, a nawet więcej, czasami półtorej, czasami dwie konkretnego merytorycznego, merytorycznego materiału. Wchodząc sobie jeszcze w neuroklub, co tutaj możemy znaleźć? Tutaj możemy oczywiście znaleźć jeszcze case study, i to są rzeczy, które ja sobie spokojnie wrzucam, nie jako systematycznie, gdzie rzeczywiście mam fajnego pacjenta, którego po prostu można nagrać, bo to jest po prostu realna praca moja. W gabinecie, gdzie tu na tym stole pracuję sobie, odpalam kamerę i nagrywamy. Czasami nagrywamy gdzieś jeszcze, powiedzmy bardziej, w studio. I taka rzeczywiście fajna praca, więc nie każdy pacjent się na tego nadaje. Tu jest akurat taki kursik, który też wpadnie w ogóle w, prostu w twoje szkolenia psychoneuroimmunologia, gdzie różni specjaliści, ja, Maciek, Katarzyna Krabin, pani dietetyczka, tutaj specjalista od medycyny molekularnej. E, Tworzyła dla nas stresie w pewnym momencie kilka osób, gdzie z różnych perspektyw mówiliśmy sobie o właśnie tematach, które dotyczą wielu osób, naszych pacjentów, którzy mają właśnie problemy, które łączą się, choroby w tematy psycho, neuro, immunologiczne I tutaj z różnych perspektyw o tym e, mówiliśmy. Bardzo fajne, nowe, świeże materiały o tak zwanym syndromie ratownika. Jeżeli pracujesz z pacjentem 1 na 1 Trzeba po prostu kliknąć. Trzeba kliknąć i zobaczyć, czy ja rzeczywiście robię to dobrze. Czy ja się przez to nie zajeżdżam, nie dojeżdżam, więc fajnej treści robione z naszą koleżanką, specjalistką Sarkowa, fizjoterapeutką i psychoterapeutką jednocześnie. Czyli dwie dziewczyny, dwie super specjalistki robiły dla nas bardzo fajny materiał z tego zagadnienia. Unikalny materiał wideo, tutaj, jest, tutaj są głównie rzeczy. Które tworzyliśmy specjalnie pod Neuroklub, ale też gdzie tworzyliśmy materiały na klubowych spotkaniach, czyli ludzie fizycznie sobie to odhaczyli, ale ci, którzy nie mogli być z nami, po prostu mają dostęp do tych materiałów. Oczywiście nie wszystko dało się nagrać z tych klubowych spotkań, które miało miejsce do tej pory. 12 tych klubowych spotkań odbyło się, nie wszystko dało się nagrać, nie wszystko było do nagrania, nie wszystko technicznie dało się zrobić, żeby to wyglądało fajnie, ale część z tych materiałów z tych webinarów albo z tych warsztatów możecie po prostu znaleźć tutaj, w tych unikalnych materiałach. I do pewnego momentu, tutaj jeszcze macie neurokawki: 132 tematy. Do pewnego momentu, wszystkie neurokawki, czyli nasze spotkania live, które miały miejsce w każdy, które mają do tej pory miejsce w każdy poniedziałek rano, które robione są z olbrzymią ilością osób, z którymi współpracujemy. Którzy nas nakręcają na swój sposób patrzenia, swój sposób widzenia inspirują, po prostu były wrzucane na platformę, ale tak naprawdę teraz są głównie na grupie Facebookowej, więc moim zdaniem tu jest przynajmniej połowa z tych neurokawek, które po prostu do tej pory są. Więc jeżeli byłoby Wam za mało treści, możecie odpalić sobie po prostu przeskropać sobie grupę Facebookową i zobaczyć. Jakie tam treści na Was czekają, oprócz tych, które macie tutaj. No i oczywiście później podział na dział merytoryczny. Zobaczcie, z jakich dziedzin możecie znaleźć tu rzeczy. Diagnostyka, dietetyka, księgowość też, bo oczywiście był taki moment, i to jest oczywiście dalej aktualny, gdzie na skupiał się bardzo mocno na rozwoju biznesu, rozwoju działalności. Jest duża szansa, że w przyszłości wrócimy pod kątem live'ów do tego, żeby troszeczkę Was poinspirować ale były tematy z naszą zaprzyjaźnią księgową, diagnostyka, terapia, neurofizjologia, praca z pacjentem, psychosomatyka, rozwój biznesu, rozwój osobisty, social media, terapia manualna, terapia wisceralna, trening. Więc tych działów jest kilka i to wszystko czeka na Was na tej platformie. Można sobie zerknąć i po prostu poszukać czegoś dla siebie. Oczywiście, jeżeli po prostu jesteście neurokubowiczami, a serdecznie Was do tego zachęcam. I ta baza wiedzy, słuchajcie, ona będzie się tylko powiększała, dlatego że każdego miesiąca jakieś materiały tutaj trafiają, bo oczywiście oprócz tego, że my zrobiliśmy olbrzymią ilość pracy, żeby tę bazę stworzyć, to ona się powiększa cały czas, bo nie żyjemy tylko przeszłością, ale też mamy rozplanowane pewne działania, są klubowe spotkania, to się dzieje cały czas w czasie, więc można tak naprawdę wsiąść do pociągu, który już jest mocno załadowany, można czerpać z tego załadowania, ale on dalej jedzie. Fajnie było, żebyście nie pozwolili, żeby Wam odjechał. Wsiadacie do niego i tworzymy sobie dalej treści, które będą miały miejsce w kolejnych miesiącach, kwartałach, latach. Oczywiście za tydzień oceniam kolejny filar, bo jest ich trzy. Mam pierwszy i pytanie, co jest tym drugim filarem, który wybitnie mocno wspiera całą klubową konstrukcję. Do zobaczenia w Naroklubie.